No to se otwieram, takie, dobra, zobaczmy co za płota. Tu taka kurwa wielka, jebana harhara siedzi w środku. To nie jest bait, ten papierosek kosztuje 400 zł. 400 zł, serio kurwa, to jest ludzie, to jest prawie 500 zł. To jest chyba najdroższy kiep, jakiego recenzuję. Na pewno najdroższy taki mały zestawik, aczkolwiek są też droższe. Chociaż patrzmy na to, że inflacja leci w górę, więc jak leci inflacja w górę na całym świecie, kiepy będą droższe. Dlatego nowe na przykład Igisy nie kosztują jak kiedyś w zestawie, załóżmy 230 zł, tylko 300 zł. Tak, bo taka ciekawostka. Inflacja naszych kochanych panów z rządu, ale o tym nie dzisiaj. Słuchajcie. Może na początku, w ogóle, bo ja jak go usłyszałem, że leci do nas, lecą do nas te dragi, te przedpremierowe dragi. Płyną na fontanę. Tak, zapierdalają na tratwie i do tego, jeszcze dostaniecie jakiegoś Wendy Vape'a. Okej, w sumie dawno Wendy Vape'a nie było. No i patrzę na początku tylko na pudełko, no i widnieje wam tutaj taki, widzicie, takie płaskie gówno. Nie myśli, że pot. To sobie myślę, a jakiś pot, tylko wielkie opakowanie, no to nie bi, okej, kojarzę gościa, spoko, dobra, odpakowałem te dragi, załamałem się nad nimi, no to se otwieram, takie, dobra, zobaczmy co za pota, tu taka kurwa wielka, jebana harhara siedzi w środku. Myślę, o kurwa. O kurwa. No dobra, miałem sobie kiedyś pulsa z kłonka bodajże, zobaczmy co to warte, no i faktycznie trochę z pulsa ma, bo sobie tutaj ma jakieś dwie klapki, tutaj ma jakieś tam akumulator. Ale o tym zaraz. Ale o wszystkim zaraz, bo ten sprzęt ma tyle plusów, co i minusów i wszystkie warto tutaj poruszyć. Dobra, to może lećmy od początku. Dostajemy ładne pudełko, chociaż to jest sample, więc sobie może być jakieś może być inne w faktycznej wersji. No, odpakowujemy, mamy sobie taki śmieszny, dziwny drip tip, kurwa, z takim właśnie, jakby on się rozlał trochę. No, taki... no, jakby popłynął i się rozlał. Ale z kolei takiego zwykłego byłby tak, tak średnio by fitował taki zwykły. A ja wcisnąłem i też normalnie wygląda i normalnie działa, ale no, jako że go nie wziąłem ze sobą, to wyjebane jajka. No, ale dobra, biorę go do ręki, wkładam akumulator, no i tutaj jest pierwsza wada. Bo mamy, kurwa, ten akumulator. Dobra, chcemy go wyciągnąć, to musisz zdjąć dwie klapki, wycisnąć go z jednej strony. No i możesz używać 21700, tak, 20700 fajne plus, bądź 18650, bo masz przejściówkę. No i tutaj jest kolejny minus, bo musisz dosyć dobrze nacelować. Najpierw tutaj tym złotym główienkiem nacelować na pin tutaj u dołu i o, i idealnie go wsunąć, bo inaczej będziesz go wkładał 5 razy. Możesz oczywiście sobie zmienić, że to będzie z góry. Może to trochę zmieni, ale nie testowałem, tak więc się nie wiem, powiem. Zostajemy w zestawie. Tak jak powiedziałem, dwie grzałki, bazę RBA. Baza RBA... Właśnie na bazę RBA trzeba uważać. Baza RBA ma regulowany przepływ powietrza, czego nie ma ogólnie w tym zasilaniu. I żeby go wyregulować, musisz wyciągnąć tą bazę RBA. Ale uwaga, żeby wyciągnąć twój zbiornik i bazę RBA, dostajemy taki śrubsztak. Musisz wyciągnąć ustnik, uwaga, i odkręcić to. To, które widzisz pod ustnikiem, bo inaczej nie wyjmiesz żadnego z tych kartridży, ani RBA, ani tego kartridża. Dobra, zalewanie jest w ogóle w każdym z tych kartridży, bo on wchodzi tylko w jedną stronę. Pod gumeczką, tutaj pod klapką. Dobra, spoko, okej, kurwa. No i chcesz sobie tą bazę w każdym razie użyć. Otwierasz ją. Niby dużo miejsca, kurwa, ile waty tutaj w ogóle się mieści, i tak dalej, i tak dalej. Wciskasz ten kartridż do środka i się okazuje, że to jest baza tylko pod MTL. Nie pojarasz na tym tak jak na podmodzie. To jest MTL tak, żeby zrobić z tego poda. Czyli nie zrobisz na przykład kurwa Braida na 700 zł. Jest coś, co mogłoby być lepsze z inną regulacją dopływu powietrza. Fajnie, że to jest, ale mogłoby być lepsze i po chuj to w ogóle. Dostajemy też schodki do przycinania, nóżek. Słuchajcie. No dobra, no to tak się nam przedstawia RBA, ale spokojnie, bo o tym zestawie można mówić i godzinami, kurwa, i to się nie znudzi. No dobra, tworzywo sztuczne, co nie? Plastik, więc jak wam upadnie, to uchowaj Boże. Przepływ nieregulowany za taką dziwną siateczką, jaką będziecie widzieli sobie na zbliżeniu. Przycisk od boku, przycisk w ogóle, jest taki
że on by mógł się podświetlać, ale się nie podświetla, więc nie wiem, no dobra. Ekran. Ogólnie jak masz... Kurwa, ten ekran. Nic, kurwa, nie pozmieniasz, jako tak go trzymasz w ręce, nic ci się nie poprzełącza. Możesz jedyne co przypadkowo przycisnąć, że ci się grzeje cały czas. Żeby cokolwiek zmienić, musisz ściągnąć klapeczkę i wtedy ci się pojawiają dwa przyciski, którymi sobie możesz coś regulować. Logiczne. Wyświetla ci się stan naładowania baterii, twoja oporność, raz, dwa, trzy. Możesz sobie zmieniać na tam tryby kontroli temperatury, czyli których coś, nigdy nie użyjesz. Tryb bypass, coś co może użyjesz. Tryb voltowy, coś co niektórzy wolą zamiast watowego. Spoko. Naciskamy dwa przyciski, plus i minus. No i masz reset buchu, wersja TCR, czyli coś czego też kurwa raczej nie użyjesz. I teraz najlepsze. Minus i fire. Zmienia się orientacja ekranu. Tylko po co? Tylko po co, skoro jak nałożysz to, to chuja przez to widać. Dosłownie. To nie jest to, że nawet teraz fokusa nie złapało, po prostu nic przez to nie widać. Dodajemy coś, żeby było, ale to nie jest potrzebne, ale żeby było. Ale tak ci damy, żebyś se miał. Nie działa na podciśnienie. W sumie tutaj żadna rewelacja. Ale uwaga! Czy chmurzy? No na 35 W. No może spoko, generalnie nie jest bardzo ciężki i... No bo to jest tworzywo sztuczne. Ale uwaga, no i teraz pytanie. Czy smaczy? To jest najlepiej oddający podmod w historii jaki widziałem. A dlaczego? Bo pluje do mordy. Nie widziałem w życiu podmoda, który tak pluje do ryja. Może to jest, wiesz, z jakiego względu? Grzałka albo ustnik. Ustnik 510, kurwa, między innymi. Może też wada fabryczna grzałki. Stan olejku ładnie widać przez tą akurat... Przelot jest duży, fajny. Przelot jest fajny, duży, ale jakby był inny ustnik, inny komin, to by było już w ogóle zajebiście. USB-C. Nie ładowałem go przez USB-C, więc wam nie powiem ile się ładuje. Każdy, kto jak ma teraz USB typu C, więc to jest jakaś innowacja. On jest prosty, jednocześnie futurystyczny. Kolor to jest frosted red. Macie ten czerwony, macie na pewno zielony, macie niebieski i to jest frosted, że takie zamglone, jak tak, szkło takie mleczne. No i teraz sobie pomyślicie, podmod, kurwa, Drag S na przykład kosztował 160 zł. Dobra, no to w takim razie, nie wiem, kurwa, nowy drag, ten, którego recenzowaliśmy ostatnio. 270. Kurwa, 270 z AliExpress. Ja mam nadzieję, że to jest bait, kurwa, i że to jest chwilowa cena, ale nieważne. Ja bym za niego nie dał więcej niż 200 zł. Ja również. 200, 220, bo fajnie jednak, że ma dużo tego dołączone tam w środku, okej. Okay, ale bałbym się z tym pluciem do mordy, bo tak to bym z niego nie był. No tak, ale możliwe, że to tam tylko tak żałka, ale to nieważne. Dobra, to sobie pomyślmy nawet, dalibyśmy za taki sprzęt te 200, nawet 20 zł, bo inflacja, co nie? No to 220, załóżmy 230 dasz ten Polaku, co nie? Nie. Brr. Oj, dałbyś, jakbym cię namówił. No! 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 No i dam. No nie za bardzo, bo ten kiepku 400 zł. 400 zł. 100 dolarów. To nie jest bait, ten papierosek kosztuje 400 zł. Coś, no, co jest zrobione z tworzywa sztucznego, po prostu wyprodukowała to dobra firma. Może trochę bardziej się znasz ode mnie na tym. Za co 400 zł? Podaj mi coś, co jest takiego naprawdę wow, za które zapłaciłbyś 400 zł w tym okresie. Wiesz co, jak miałem kiedyś Pulsa, to on miał bardzo fajną tą elektronikę, wytrzymało. 400 zł, serio, kurwa, to jest, ludzie, to jest prawie 1500 zł. Za tego tworzywa sztuczne. Grube, duże. Znaczy, zależy oczywiście punkt widzenia, zależy od punktu siedzenia, bo zaraz... Ale jest to ładnie w sumie skompaktowane, no. Znaczy nie, no punkt widzenia zależy... Bo taka skrzyneczka... Przecież zaraz 500 zł my będziemy kurwa na chleb wydawać, ale... No. To jest naprawdę ogrom pieniędzy, bo... I to nie jest z naszych cena vape shopów polskich, tylko to jest z dolarów. 95 do nawet 103 dolarów. Ja, wiecie co, ja wiem, że kurwa rynek trzeba testować, ale to jakoś tak... Powiem tak, nie klepię. Nie za tą cenę. Jakby to kosztowało 150 zł, to byśmy powiedzieli, że jest zajebiste. Jakby to nawet kosztowało 200 zł, bym powiedział, że fajna opcja, jakby tylko nie pluło. Ale 400 zł płacić za coś, co... Naprawdę to się wyróżnia na tle innych, ale... Czy warto jest płacić 200 więcej za coś, co się tylko wyróżnia? Śmiesznie, że widać te bebechy jego, bo naprawdę, no, kurwa. To jest w porównaniu do Igisa, to jest wielkości wielkiego boksa. No. Oczywiście, no, nie licząc parownika. No tak, ale kurwa.
No to słuchajcie, ale dobrze trzyma baterię, no naprawdę, zajebiście trzyma baterię, to trzeba mu przyznać. Pomimo tego, że jarałem tylko na 18, w sensie 18650, trzyma baterię zajebiście. No, z drugiej strony można powiedzieć, no bo jarasz na 35 W, no bo więcej nie trzeba. Czyli stosunkowo dobrze, naprawdę, wszystko jest ok, dzień przejarasz na takim akumulatorku jednym. Jak ja przejaram dzień, to ty na pewno. Wiesz, za tą cenę, jak nie lubię WUP-u, to bym kupił sobie dwa dragi. No właśnie. Albo chuj wie co, no kurwa. No cokolwiek, ale bym kupił dwie sztuki. Albo tego wieśka, co recenzowaliśmy. No, ale kurwa lubię, nie wiem czemu. No ja się cieszę, że mam to za darmo w ręce, co nie? No bo jednak jest spoko, bo normalnie to bym sobie mógł tylko go pomacać, kurwa, w vape-shopie na półce i o, fajny, fajny, śmieszny, taki śmieszny. Ale no sorry, nie za te pieniądze. I bym oddał. Więc cóż mam powiedzieć, tylko baseru nie wiem jaką ocenę wydać. Wiesz co, wiem jaką ocenę. Wybierz sobie, kurwa. Wybierz sobie, słuchajcie, kurwa. Zostawiam nie wiem. Ten film będzie się wyróżniał. Nie dajemy oceny. Nie dam oceny, bo kurwa nie w komentarzu mogę. Napisz swoją ocenę tego ocenę, ekiepa, a my damy sobie ducho. Daj swoją ocenę tego ekiepa w skali od 0 do 10. Możesz napisać też, dlaczego mu dajesz, bo my już naprawdę łeb stracimy. A najlepszą odpowiedź bądź po prostu komentarz damy w następnym filmie. Więc cóż możemy wam powiedzieć? Do widzenia. Bez ustnika też się można. Tak? Pluję? Nie, ale jak masz pojemne usta, to może zrobić tak. No już kurwa, dobra, kończymy, do widzenia.